Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ciąg dalszy. Debata protestant kontra katolik, czyli dalsza część wypowiedzi pana Bonaventury. Prawda? Będziemy sobie odsłuchiwać i zwracać uwagę na pewne rzeczy. Oczywiście pan Bonaventura w trakcie tych ostatnich dni cały czas tam pisze, tak jak dzisiaj mi pisał, żebym tam przeczytał, co Hieronim pisze, wstęp do Księgi Ezdrasza, jakieś tam prologi. Panie Bonaventura, nie obchodzi mnie, co napisał, czego nie napisał. Nie będę się bawił w takie gierki, bo ja wiem, że pan chce uciec od tematu i wejść w jakieś tam dziwne zaułki historyczne. Pan ma mi podać przekład. Jaki przekład używali biblijni chrześcijanie, prawda, głosząc sola scriptura w XI wieku. Tylko tyle mnie obchodzi, tylko tyle mnie interesuje. Żadne prologi, wstępy, nie wstępy i występy Hieronima bądź innych mnie absolutnie nie obchodzą. Ma pan konkretnie XI wiek pokazać mi pismo, którym posługiwali się biblijni chrześcijanie głoszący sola scriptura. Tylko tyle. Nie będę czytał, nie będę się odnosił. Pan ma mi pokazać konkretny przekład Biblii 66-księgowej, która istniała przed Soborem Trydenckim, która była używana przez Kościół biblijnych chrześcijan i do której Kościół na Soborze Trydenckim dodał 7 ksiąg. To ma mi pan pokazać. Nie będę czytał, nie będę się odnosił i nie będę komentował jakichś tam napisów, co napisał, czego nie napisał. Żeby było jasno, bo to jest tylko pańska próba ucieczki po kątach, jak nie ma się odpowiedzi. Znam te chwyty, nie będę się na to łapał. 66-księgowa Biblia, używana przez biblijnych chrześcijan do głoszenia zasady sola scriptura w XI wieku. No, jak pan znajdzie jakąś z X wieku, też może być. Dobra, teraz przechodzimy sobie do wysłuchiwania od tego momentu, na którym żeśmy skończyli wczoraj, do słuchania dalej. Twierdzę też, że dodatki Septuaginty są zupełnie niepotrzebne. Jeżeli ty się, Albercie, ze mną nie zgadzasz co do oceny tych ksiąg, to możesz oczywiście wymienić jakieś kluczowe elementy teologiczne zawarte w tych księgach, które według ciebie są niezbędne do należytego poznania Boga. Nie według mnie, tylko one okazały się niezbędne przez chrześcijan. Różnica, panie Bonaventura, jest taka, że pan się powołujesz na synody żydowskie. My, panie Bonaventura, jesteśmy chrześcijanami wierzącymi w Chrystusa i Kościół stworzył sobie kanon chrześcijański. A wy od Żydów bierzecie. To jesteście chrześcijaństwem chrzczonym nożem, czy po prostu jakim? No bo wydaje mi się, że jesteście jednak trochę chrzczeni nożem. Albo przynajmniej przychrzczeni nożem. Były synody żydowskie na przestrzeni pierwszych wieków, ale co mnie obchodzą synody żydowskie? Mnie interesuje to, co Kościół stworzył, kanon ksiąg natchnionych, który został ustalony w IV wieku. Więc to nie według mnie, ale Kościół IV wiek, V wiek tak postanowił. I koniec. Więc to historia pokazuje, a nie mój wymysł. Czy też do zbawienia. Ten temat już zostawię. Przychodzę teraz... No właśnie, pan zostawiasz ten temat, a konkretny przekład, który mogę dzisiaj wziąć do ręki, sobie przekartkować 66-księgowej Biblii sprzed Soboru Trydenckiego pan podał? Nie. No, polanie wody, ale ryb nie ma. Teraz się pan będzie odnosił Bonaventura do kolejnej kwestii, też się tutaj zatrzymamy na pewnych punktach. Do twojej głównej tezy. Otóż ty zakładasz, że nie jest pragnieniem Chrystusa duża liczba niezależnych wspólnot, nie mająca zwierzchnika. Z tym, że tu masz na myśli, rozumiem, ziemskiego zwierzchnika. Ja zakładam. No, to wyraźnie pokazuje Słowo Boże. Jest jedno ciało, jest jedna wiara. Wiadomo, że kiedy święty Paweł pisze, że jest jedno ciało, ma na myśli Kościół Chrystusa. Chrystus mówi do Piotra, że zbuduje mój Kościół, a nie moje kościoły, tak?
A więc jest jeden Kościół, jest jedno ciało, jedna wiara, jeden chrzest. Chrystus nie jest podzielony. A więc to, że jest jeden Kościół, to nie jest moja opinia, tylko jest to stanowisko Chrystusa i apostołów. Rozumiem też, że ty biskupa Rzymu uważasz za takiego Tak. Zwierzchnik jest jeden. Chrystus do Piotra powiedział: Ty jesteś Piotr, czyli skała. Na tej skale zbuduję mój kościół. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Żaden inny apostoł nie otrzymał kluczy do Królestwa Niebieskiego. Do żadnego z apostołów Chrystus nie powiedział: paś owce moje, tak jak do świętego Piotra. Więc Chrystus jako najwyższy pasterz całego Kościoła, niewidzialna głowa Kościoła, przed swoim odejściem przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Paś owce moje. 10 rozdział Ewangelii świętego Jana, Chrystus mówi, że jest dobrym pasterzem, tak? I pasie swe owce. I ten dobry pasterz przed odejściem przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Będziecie mówili, że skałą jest Chrystus, że Piotr nie jest skałą i tak dalej. Oczywiście jest skałą. Gdzie to jest w Biblii? Święty Paweł nazywa Piotra Kefas. Kefas po aramejsku jest skała. Dlaczego gdyby Szymon, syn Jony, nie był kamieniem, tylko zwykłym Szymusiem, to dlaczego wszyscy apostołowie, dlaczego święty Paweł nie nazywa go po prostu Szymonem? Dlaczego nazywają go bądź Piotr, czyli po tym nowym imieniu kamień? Żaden z innych apostołów nie jest nazywany kamieniem. Żaden innych apostołów, święty Paweł nie nazywa kefasem, po aramejsku skała. Tak? A więc sam fakt, że święty Paweł, drugi list do Galatów, udaje się do Kefasa, już pokazuje na to, że Szymon, syn Jony, był uważany za skałę. Kefas, kefa, skała. Tak? Kefa, kefale z greki. Prawda, to też w pierwszych wiekach już o tym mówiono. Biskup z Melewe, IV wiek. Kefa, kefale z greki znaczy głowa. A więc kefas po aramejsku kamień, skała, kefale z greki głowa. Tak? 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 7 wiersz. Święty Piotr wstaje i mówi przed apostołami: wiecie dobrze, że Pan wybrał mnie spośród was, żebym głosił Ewangelię poganom. Przepraszam, mówi to w gronie apostołów. A czyż inni na czym? I mówi: dobrze wiecie, że Pan mnie wybrał spośród was. O jakim wybraniu mówi święty Piotr? Czyż święty Jan nie został wybrany tak samo jak święty Piotr, Juda, Tadeusz, Barnaba, Filip, Bartłomiej, Filip nie zostali wybrani w ten sam sposób? Zostali wybrani w ten sam sposób, tak? Pójdź za mną. Jednak Chrystus wybrał Piotra w sposób szczególny do pasienia stada Chrystusowego i apostołowie o tym dobrze wiedzieli. I Piotr wstaje i mówi: wiecie o tym bardzo dobrze, że Pan mnie wybrał spośród was. Tak, na tym się zatrzymuję. Oczywiście papież jest po śmierci Piotra, jak pisze, podają źródła historyczne, święty Ireneusz z Lyonu, błogosławieni biskupi, apostołowie przekazali władzę Linusowi. Urząd, episkopat przekazali Linusowi, a więc Linus jest następcą świętego Piotra. Jest władza w Kościele, a nie samopaśniki. Tak, Chrystus jest głową Kościoła, ale przed odejściem ustanowił widzialną głowę w osobie Piotra. Paś owce moje. I święty Paweł uznaje jego autorytet, konfrontuje swoją Ewangelię z Kefasem, udaje się do Kefasa, prawda, żeby się spotkać. To jest pierwszy i drugi rozdział listu do Galatów, tak? Tam widać autorytet Kościoła. Kefas, proszę, sprawdźcie sobie skała po aramejsku. Jeden pasterz i jedna owczarnia.
co oferuje protestantyzm? 50 tysięcy owczarni bez pasterza. Pragnionego przez Chrystusa zwierzchnika. Więc ja zapytam, dlaczego jeżeli już, to biskup Rzymu? Przecież pierwszą osobą, która przypisała sobie zwierzchnictwo nad całym chrześcijaństwem, był cesarz rzymski, poganin w dodatku. Konstantyn właśnie wpadł na pomysł, że jak będzie instytucja mówiąca, jak każdy ma wierzyć, to imperium będzie silne i spójne. Problemy w tym czasie wychodziły głównie z Aleksandrii i to też było w tamtym czasie największe siedlisko gnostycyzmu, satanizmu i wszelkiej maści ezoteryków. Biskup Aleksandrii przeważnie forsował na tych soborach, co zechciał, bo otrzymał łapę na transporcie zboża i miał cesarza w szachu. Ci biskupi, którzy nie pozostali pod władzą cesarstwa, na pierwszych dwóch soborach powiedzieli ok, bo to preegzystencja logosu i jakieś tam ogólne wyznania wiary. Ale jak na trzecim soborze biskup Aleksandrii wyskoczył z pomysłem, żeby z Marii robić Izydę, żeby jej przyznać tytuł Teotokos, to kościoły od Mezopotamii aż do Chin powiedziały: dobra, my za te wasze sobory już podziękujemy. Nie minęło 20 lat i podziękowały tak samo kościół ormiański, syryjski, koptyjski, etiopski, erytrejski, malabarski. I od tej pory już tylko biskupi z cesarstwa brali udział w tych soborach tak zwanych powszechnych. W połowie VI wieku Justynian sobie pomyślał, to ja może zwołam sobór, żeby odkręcili ten ostatni sobór, to może pogodzimy się z kościołem koptyjskim, bo Egipt, wiadomo, ważna prowincja. Ale biskup Rzymu strasznie tam oponował, bo jak to z tymi monofizytami się bratać? A co najśmieszniejsze, monofizytyzm wymyślono po to, żeby zrobić w Efezie z Marii Bogu Rodzicę. I ten papież Rzymu strasznie był przeciw temu papieżowi z Aleksandrii. Pewnie myślał, że im mniej papieży, tym lepiej. Więc Justynian powiedział, tak, to zdymisjonować mi tego biskupa Rzymu. Wigil już trochę się tam boczył na ten sobór, ale Justynian zmarszczył brwi i Wigiliusz musiał spuścić z tonu. Ale w wiekach następnych Bizancjum straciło kontrolę nad Półwyspem Apenińskim, mieli problemy z Arabami, papież urósł, jako że był jedynym patriarchą na zachodzie, naokoło dzicz i bieda, cesarz daleko. W końcu wpadł na pomysł, że sam zostanie zwierzchnikiem kościoła, będzie zwoływał sobory i sobie uchwalał na nich, co zechce. Wysłał posłów do Konstantynopola, żeby pokazali tamtejszym biskupom tak zwaną donację Konstantyna, gdzie to niby Konstantyn oddaje biskupowi Rzymu całe imperium z wyjątkiem Anatolii. Ci biskupi tak spojrzeli na ten dokument i wybuchli śmiechem. A tam na końcu dokumentu napis: Konstantynopol, roku pańskiego 315, a Konstantynopol założono w 330, 15 lat później. I tak to się powyklinali biskupi, wschodni z zachodnimi. I powiedz mi teraz, który to jest ten twój ziemski zwierzchnik? Bo gdybyś chciał być prawowierny, ortodoksyjny, to chyba Erdogan, bo był Konstantyn. Panie Bonaventura, nie fantazjuj. Zobaczmy, zadałem prostą tezę. Proszę mi pokazać, gdzie jest biblijne uzasadnienie wielości kościołów bez zwierzchnika. Co pan Bonaventura nam tutaj serwuje? Lanie wody, szósty wiek, cesarze i tak dalej. Panie Bonaventura, ja nie będę tu odpowiadał na te pytania. Nie będę się do tego ustosunkowywał z prostego powodu. Bo nie pokazał mi pan tutaj, jak do tej pory w Piśmie Świętym, Kolosan 3:2, niezależny kościół filipiński, Filipi wierzący w teologię reformowaną zrobił to i to, a kolosejski kościół w Kolosach wierzący w niereformowaną teologię Lutra nie zrobił tego i tamtego jako niezależne kościoły. Pan zalewasz wodę, przytaczasz jakieś historie,
prawda, o podziałach w kościele. Oczywiście one były, ale to nie jest argumentacja biblijna jak do tej pory, która ma wykazać, że kościoły są niezależne, wierzące jak chcą. Nie będę tu odpowiadał, kto jest zwierzchnikiem, nie będę się do tego ustosunkowywał. Biblia nam mówi, Chrystus przekazuje władzę, paś owce moje. Pan ma mi biblijnie pokazać, że Chrystus ustanowił 50 tysięcy kościołów, nie dając żadnego pasterza nad nimi. Bo wyraźnie jest pokazane, paś owce moje, tak? Umacnij braci swoich w wierze, tak? Tak. W protestantyzmie tego nie ma, ale mówicie, że jesteście biblijni, więc proszę mi pokazać te 50 tysięcy kościołów bez pasterza w Biblii. Poganin to równie dobrze może być muzułmanin teraz. Ewentualnie car Władimir Władimirowicz. No myślę, że na schedę zasługuje na równi z Franciszkiem i na tej samej zasadzie. Rzecz kolejna. Dlaczego, skoro twierdzisz, że nie jest pragnieniem Chrystusa wiele niezależnych sekt, Kościół cesarski podzielił się na tyle niezależnych sekt? Podzielił się. Były odłamy od prawdziwego kościoła. Ale ja nie będę odpowiadał dlaczego. Chrystus mówi jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlaczego protestantyzm nie jest wierny tej zasadzie? 50 tysięcy bez pasterza. Z Kościołem rzymskokatolickim, który odłączył się w roku 1054. To nie rzymskokatolicki się odłączył, tylko prawosławny się odłączył. Kościół Konstantynopolu. Tak? Z siedzibą w Konstantynopolu. No ale to nie będę się tutaj wdawał w te dyskusje historyczne, bo to absolutnie nic nie wnosi w istotę problemu. A istotą problemu jest to, żeby pan Bonaventura wykazał biblijnie, że Chrystusową wolą jest tysiące niezależnych kościołów, że apostołowie zakładali i niezależne kościoły bez żadnego zwierzchnictwa. A teraz biblijnie ci wykażę, jak to ma w rzeczywistości wyglądać z tym zwierzchnikiem, z tym kefasem, z tą różnorodnością w pierwotnym kościele. I wszystkie te zagadnienia wyjaśnię ci za pomocą jednego fragmentu. Tak, proszę. Jest to pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety 11-13. Otrzymałem bowiem, bracia moi, wieści od ludzi Chloe, że spieracie się między sobą. Mam na myśli to, że jeden mówi: ja jestem Pawła, drugi: ja jestem Apolosa, inny: ja jestem Kefasa, lub jeszcze inny: ja jestem Chrystusa. I co dalej mówi Paweł? Mówi: przecież to nie do mnie Chrystus powiedział, że da mi klucze królestwa, przecież to nie do mnie powiedział: paś moje baranki? Nie. On pyta: czy można dzielić Chrystusa? Czy Paweł. No właśnie, czy można dzielić Chrystusa? Nie można. A co robi protestantyzm? Dzieli się w nieskończoność. Panie Bonaventura, w sposób bezmyślny przytaczasz fragment, który cię rozwałkowywuje, bo cytujesz od 11, a 10 mówi tak: a przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni. Protestantyzm nie jest zgodny. I by nie było wśród was rozłamów. Wy jesteście rozłamem, który rozłamem, rozłam, rozłamem, rozłam pogania. Byście byli jednego ducha i jednej myśli, tak? Protestantyzm tego nie oferuje i nie buduje jedności serca, jedności myśli. Upominam was, tak? A więc jeżeli święty Paweł widział już jakieś tworzące się rozłamy w pierwotnym kościele i upomina wspólnotę w Koryncie, to panie Bonaventura, on tutaj pochlebia te rozłamy? Czy upomina i wykazuje, że nie może być rozłamów, bo Chrystus nie jest podzielony? Panie Bonaventura, strzelasz sobie po prostu prosto w między oczy. I to z takiej dwurury Rumcajsa, cytując ten tekst, który wysadza protestantyzm w powietrze. Bo święty Paweł, widząc rozłamy,
On nie mówi o jak dobrze, że się rozłamujecie, o jak dobrze, że ty należysz do reformowanego kościoła kolosjańskiego, a ty do niereformowanego kościoła kolosjańskiego, którego przewodzi Apollos, a ty do reformowanej teologii Piotro-Pawłowej, a ty do niereformowanej teologii Apollosowo-Chrystusowej z Aleksandrii. O jak fajnie, bracia, właśnie to jest wola Chrystusa, żeby były właśnie te rozłamy takie i te różne teologie, bo Chrystus tak chciał. Tak pisze święty Paweł? No panie Bonaventura, to jest po prostu samobój, który świadczy o pańskiej indolencji, jak i o całej indolencji protestantyzmu, do której pana doprowadził. Za was został ukrzyżowany. Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Teraz ja zapytam. Czy Piotr został za was ukrzyżowany? Czy w jego imię zostaliście ochrzczeni? Teraz ci coś powiem na temat Mateusza 16:17. Bo ty twierdzisz, że Jezus zbudował kościół na Piotrze. Panie Bonaventura, już 5 minut pana słuchamy i przez 5 minut próbuje pan odpowiedzieć. Znaczy no... Nie odpowiada pan przez 5 minut konkretnie biblijnie, że wolą Chrystusa jest 50 tysięcy kościołów. Zadajesz pan pytania. Nie, pan tutaj ma nie zadawać pytania, tylko odpowiadać na moją tezę. Biblijnie wykazywać, że Kolosan 3:6 jest 20 tysięcy kościołów. Błogosławmy Boga za to, że Kościół się dzieli, za to, że powstają nowe teologie reformowane i niereformowane, kalwińsko-pawłowo-kolosejskie i kolosejsko-aleksandryjskie niereformowane. Bóg tego chce, żeby właśnie była taka różnorodność. Coś takiego mi pan ma pokazać, panie Bonaventura. Ale czegoś takiego pan nie pokaże, bo święty Paweł mówi, że jest jedno ciało, jeden jest Kościół, jedna jest wiara, bo Chrystus jest jeden i niepodzielny. Protestantyzm, 50 tysięcy kościołów, 50 tysięcy wiar i 50 tysięcy Chrystusów bez pasterza, samopaśnych kościołów. Jesteście jawnie w sprzeczności z Ewangelią Chrystusa, z wolą Chrystusa, który mówi o moim Kościele, a nie o kościołach, nie o federacji kościołów. Przekazuje jedną naukę o Królestwie Bożym, a nie przyniósł worka z naukami, które często są sprzeczne. Musisz wiedzieć, że w języku polskim zarówno wolno stojący głaz czy kamień oderwany od podłoża, jak i lite skalne podłoże można określić. Właśnie takie, przepraszam, tu telefon drugi był, więc takie właśnie od Piotra, czy był, czy nie był. Panie Bonaventura, pan masz mi pokazać, że Chrystus nie ustanowił Piotra, że Chrystus nie powiedział paś owce moje, że Chrystus powiedział paście się sami, albo ja was będę pas bezpośrednio, nie potrzebujecie żadnego pasterza, tak? W Dziejach Apostolskich mamy przedstawione apostołów, którzy ustanawiali starszych nad zborami, tak? Święty Piotr mówi, żeby być posłusznym, a więc jest hierarchia, jest przewodnictwo, są pasterze. Ale wy to negujecie, tak? Mówicie, że waszym pasterzem jest Chrystus. Tak, ale Chrystus ustanowił pasterzy i nauczycieli tu na ziemi. I my mamy być im posłusznym. I do Piotra powiedział, paś owce moje, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A więc jest zwierzchnik z woli Chrystusa, któremu Chrystus zostawił władzę. Nie przeskoczysz pan tego. I przez tyle minut, cośmy pana słuchali, nie podał pan ani jednego fragmentu, który by potwierdzał wielość kościołów, a ten pierwszy Koryntian 1, 10, 13 jest samobójem, jest, bo po prostu święty Paweł napomina tych, którzy tworzyli podziały, a więc jest wbrew protestantyzmowi. Jutro będziemy sobie słuchać części trzeciej. Pozdrawiam.